Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Tuż przed pierwszym spotkaniem ligowym w sezonie 2010 udało nam się porozmawiać z trenerem Speedway Polonia Piła Piotrem Szymko. Wrażenia i ocena zawodników po czwartkowym turnieju par. Turniej par, po prostu sparring partnerzy nasi, którzy wcześniej byli zaplanowani, nie mogli startować, ponieważ Daugavpils, drużyna musiała wyjechać wcześniej i ten termin już im nie pasował. Potem pogoda w poprzednią niedzielę nie pozwoliła nam z Unibaxem pojechać. Musieliśmy zrobić szybko taki turniej par. Rzeczywiście te, które uzupełniały, nie były tak mocne, ale chodziło mi o to przede wszystkim, żeby nasi zawodnicy pojechali zespołowo, żeby widzieli się na torze. No i kilka tych startów spod taśmy było dla nas bardzo ważnych. No, wszyscy zresztą trenowali w Toruniu i w Lesznie, w Gdańsku. Nasi chłopacy też startowali już tam w Mistrzostwach Świata, w eliminacjach jakiś tam przegląd mamy i myślę, że po tym turnieju jestem zadowolony i spokojny. Jest pewna luka, Piotrek Dziadkowiak trochę zaskoczył mnie i minus te dwa pierwsze biegi. W meczu ligowym to już się więcej nie jedzie, nie? Potem się odnalazł, ale no w lidze nie mamy na to czasu. Powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów i wierzę w to, że w poniedziałek będzie gotowy do normalnej jazdy. Podobna sytuacja z Mateuszem Mikorskim, który uważam jest naszym najmocniejszym juniorem. W tym dniu zawiódł całkowicie, on i sprzęt, ani on nie pojechał, ani sprzęt i też dostał czas do zastanowienia i przygotowania sprzętu i w poniedziałek jedzie, ponieważ mamy jeszcze zawodnika Wieśka Kazaczuka, ale nie ma jeszcze potwierdzenia jego i więc nie będziemy ryzykować przez jego federację macierzystą, nie będziemy ryzykować jego wstawiać do składu, a potem nam ktoś zweryfikuje wynik, więc jedziemy takim składem jak podałem. Przed nami pierwsza potyczka o punkty. Kibice są na pewno pełni optymizmu, jak to wygląda po stronie klubu i trenera? Po stronie trenera na pewno jest dużo optymizmu i wiara w tych chłopaków, ponieważ sami ich dobierałem i jestem przekonany, że jedziemy po zwycięstwo. Jeżeli nie uda nam się to, będziemy walczyć dalej, bo na tym meczu nie kończy się sezon, wręcz zaczyna i myślę, że będzie dobrze. No mamy zespół, myślę, ciekawszy niż w ubiegłym roku. Z racji tego, że to już drugi rok startów i jest już łatwiej wiele rzeczy nam poustawiać, poukładać. Czy możemy coś na temat składu powiedzieć, czy jeszcze nie? W sumie możemy. No, w zasadzie podałem już ten skład. Jest jedna zmiana na pozycji juniora. Tam był podany Artur Pakiet, nasz młodzieżowiec i w to miejsce pojedzie Cyprian, jeżeli... potłukł się trochę na tym treningu. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to pojedzie on po wszystko. Właśnie o Pakiet jeszcze chciałem zapytać, jak pan ocenia? Chłopak jest bardzo ambitny i bardzo pracowity i to u niego cenię. Całą zimę przepracował i zawodowo, i też fizycznie, dbając o siebie i zarobkowo po to, żeby ten sprzęt zainwestować, kupił jakiś samochód, żeby mógł się poruszać. Jest naprawdę bardzo fajnym chłopakiem i życzę jemu, żeby to wszystko poszło dobrze. Ma jakieś zaległości pewnie i treningowe i trzeba poprawić styl, ale myślę, że będziemy mieli sporo pociechy z niego. Jest dużo turniejów juniorskich, takich Ligi Wielkopolskiej 14, więc myślę, że tutaj będzie mógł podnieść swoje kwalifikacje i będzie fajnym zawodnikiem. W Pile był dzisiaj Simon Steed, obejrzał pilski tor. Nie wystąpi jednak w poniedziałkowym spotkaniu z Rawiczem. No niestety nie, chociaż jest jeszcze w rezerwie trzymany do końca, ponieważ dzisiejszy tor nie nadaje się do jazdy i nie bardzo możemy sprawdzić. On sam też nie jest jeszcze pewien, jak będzie się czuł i na tym torze i w ogóle w Polsce, więc chyba poczekamy do meczu z Krosnym. Ale decyzję ostateczną podejmiemy już w zasadzie przed samym meczem, bo będzie z nami jechał. Okna i drzwi z Tolbut Włoszczowa. Perfekcyjne wykonanie, naturalnie piękne drewno. Oferujemy szeroki wybór okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Zapraszamy do salonów firmowych Magro. W Pile ulica Kossaka 98 oraz w Chodzieży ulica Zwycięstwa 9. No, we haven't tried it yet, but nie próbowałem jeszcze pilskiego toru. Wygląda nieźle. Jak zrobię parę kółek, to będę mógł powiedzieć coś więcej. Czy znasz dobrze swoich kolegów klubowych? Piotra Śwista, Harczenkę, Korolowa, Cypriana Szymko? Nie, jeszcze nie za dobrze. Jechaliśmy w kilku wyścigach. Jestem pewny, że zespół jest dobry. Znam kilku chłopaków, ale bliższe poznanie wymaga czasu. Jak oceniasz swoje i klubu szanse w tym sezonie?
Myślę, że mamy duże szanse i odniesiemy sukces. To jest dla mnie nowe doświadczenie. Chcę pozostać w Polsce na 2 sezony. To będzie dużo wydarzeń. Wierzę, że zdobędę dla Piły dużo punktów i będę o nie walczył. Telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.